Cześć wszystkim, nazywam się Ola i studiuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i należę do NZS-u, do którego Was serdecznie w przyszłości zapraszam. A dzisiaj moim gościem jest pan psycholog Grzegorz Chmielewski, który opowie nam trochę więcej o przedmaturalnym stresie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Więc tak, będziemy mówić o stresie od początku, który nam towarzyszy jeszcze, jeśli nie ma blisko matury. I będziemy mówić też o takich rzeczach, które przydadzą się nam już po maturze. Więc serdecznie zapraszamy do oglądania. Więc tak, panie Grzegorzu, na początku zacznijmy od takich spraw, które są bardzo aktualne, a mianowicie pomówmy trochę o tym, jak sobie radzić z tą całą sytuacją na świecie, z tą pandemią, gdzie nie możemy wyjść do znajomych, gdzie nie możemy pójść do szkoły i spotkać się z nauczycielami i się pouczyć, a blisko matura, no i jak sobie dać radę z tym wszystkim? Tak, może na samym początku tak sobie pozwolę tutaj przytoczyć słowa Hans Sai, tak, będziemy się dzisiaj właśnie zajmować tym stresem, no, który jest obecny tak wszędzie w zasadzie, ale Sai powiedział coś takiego, że stres jest solą życia. No, jak to możemy interpretować? Sól, tak? Sól jest przyprawą, dodaje naszym potrawom smaku. No, możemy sobie wyobrazić dietę całkowicie bez soli, tak? Zupę bez soli. Ale co też jest może tutaj charakterystyczne dla soli? No, sól dawkowana w rozsądnych ilościach jest bezpieczna. No, ale wyobraźmy sobie, kiedy wsypujemy do zupy połowę solniczki soli. Nikomu nie polecam. No, inny przykład, kiedy kilka osób doprawia tak, takie danie. Także tak jak solą, tak, jeżeli w odpowiednich ilościach dodaje smaku, tak samo jest ze stresem. Stres w odpowiednich ilościach nam będzie pomagać, będzie dodawać wyrazistości naszemu życiu, ale kiedy tego stresu jest za dużo, no to to się też niestety będzie odbijało na naszym zdrowiu. Obecna sytuacja, która trwa, czyli no sytuacja pandemii, odbija się na funkcjonowaniu nas wszystkich. To, co jest może charakterystyczne dla tej sytuacji, pandemia trwa już ponad rok, tak to możemy powiedzieć, czyli pandemia nie zaczęła się wczoraj, miesiąc temu. Ten rok, to jest blisko rok, tak, bo no w Polsce przyjmujemy, że to był marzec, tak, pierwsze przypadki, ale w innych krajach dużo wcześniej. Wydaje mi się, że no z jednej strony już mamy możliwość, nie wiem, czy to tak można w ogóle powiedzieć, oswojenia się tak z tą sytuacją, ale to, co może jest charakterystyczne, no, maturzyści, tak, też o nich dzisiaj będziemy rozmawiali, są narażeni teraz szczególnie na ten stres związany z pandemią, z uwagi na to, że czeka ich no, egzamin dojrzałości. Jeden, nie wiem, czy najważniejszy, może na pewno jeden z najważniejszych egzaminów w ich życiu i tryb edukacji zdalnej, właśnie to, co też pani wspomniała, ograniczone kontakty społeczne mogą ten stres nasilać, mogą się negatywnie odbijać na ich motywacji, na ich samopoczuciu. Także to ja to się podpisuję tutaj po tym, że to jest teraz wyzwaniem. Trzymam kciuki za maturzystów tegorocznych. I wierzę w was, że sobie w takiej sytuacji poradzicie. Rozumiem, dziękuję bardzo. No to przejdziemy teraz do takiego pytania stricte o stresie, bo zostały już 2 miesiące do matury, więc już taki lekki stresik pewnie jest u naszych maturzystów. A więc co teraz już należy zrobić, żeby ten stres zminimalizować i żeby on nie był taki duży przed samym wejściem na maturę? Myślę tak, no jedna rzecz będzie dotyczyła w ogóle naszego zdrowia, naszego samopoczucia i odreagowywania stresu. Drugi aspekt wiąże się w ogóle z nauką, z przygotowaniami. Ja paradoksalnie zacznę od tego drugiego aspektu, może też z tego względu, że wydaje mi się, że to jest paradoksalnie łatwiejsze. No, podstawą tutaj jest przede wszystkim plan pracy. No, zakładamy, że jeszcze, tak jak pani wspomniała, tak, przyjmujemy około 2 miesiące na przygotowania są i fajnie jest, żeby ten materiał sobie tak rozłożyć, żeby to, co jest trudniejsze, to, co będzie wymagające, żeby to przyswoić sobie teraz, żeby nie czekać tak do samych matur,
ponieważ wtedy naprawdę będzie nam trudniej się skoncentrować. Część osób przyjmuje taką zasadę, że realizując jakiś cel, tak, mamy pewien termin i tak naprawdę nasze wysiłki zwiększamy tuż przed. To nie jest dobre, tak? To się wtedy duże jest ryzyko, że albo się nie przygotowujemy dostatecznie, albo po prostu zwyczajnie nie wyrobimy się, tak? I pewnych też tutaj rzeczy nie uda nam się zrealizować. Także przede wszystkim, to tak mówiłem, zawsze może trywialnie, wszyscy to nie powtarzają w otoczeniu, ale nie odkładajcie nauki na później. Lepiej się teraz przemęczyć, lepiej się teraz zmobilizować. Tygodnie poprzedzające maturę, dni poprzedzające maturę, one nie powinny być przeznaczone na intensywną naukę, ale bardziej też już na taki odpoczynek i zadbanie o siebie. To jest swoisty paradoks, ale tak organizm działa. I teraz właśnie powiem o tej bardzo ważnej profilaktyce. Profilaktyka to jest przede wszystkim dbanie o własne zdrowie, dbanie o siebie. Profilaktyka się wiąże z wysypianiem, z odżywianiem, czyli ja tu nic nie odkrywam tak naprawdę i z aktywnością fizyczną. W ogóle te działania profilaktyczne, one powinny być wplecione w zasadzie cały czas w nasze codzienne funkcjonowanie. Uczymy się kilka dni, uczymy się nawet kilka godzin w ciągu dnia, odreagowujmy, bo to jest stres, tak? Sytuacja, kiedy siedzimy w domu, kiedy ograniczamy naszą aktywność, wiąże się z stresem. No, w Polsce na całe szczęście można wychodzić na dwór, można wychodzić na spacery. Też taki no, ciekawy temat, co z hobby, co z zainteresowaniami. Czy teraz jak mamy czas przygotować do matury, czy one mają zejść na dalszy plan, czy mamy je odłożyć na wakacje? Ja bym powiedział, że właśnie paradoksalnie nie, bo hobby i zainteresowanie też są taką formą odskoczni i to nam pozwala zachować równowagę. Czyli zróbmy tak, ktoś się spyta, jak to zrobić? No właśnie ułóżmy sobie taki plan, żeby w tym planie był czas na naukę, był czas na odpoczynek, był czas na realizację naszych hobby i zainteresowań. To nam wtedy pozwala taką swoistą równowagę zachować. Ja też zawsze proponuję, żeby to potraktować jako takie swoiste wyzwanie. Egzamin maturalny jest jednym z egzaminów. Tych egzaminów potem będzie dużo, dużo więcej w kolejnych latach. Ale jeśli mówimy o nauce, to czy powinniśmy się skupić na początku na takich bardzo trudnych rzeczach, które nam sprawiają problem, czy zacząć jednak od takich bardzo łatwych i przejść do coraz trudniejszych? Nie wiem, ja tu zacytuję Marka Twaina, który powiedział coś takiego, że na samym początku dnia trzeba zjeść żabę, ponieważ potem już nic gorszego nas nie spotka. I on to oczywiście odniósł też tutaj do właśnie te rzeczy, które mamy trudniejsze, te rzeczy, które są bardziej wymagające, zróbmy je na początku dnia. Tego się naprawdę, przepraszam, na początku dnia, w ogóle na początku cyklu przygotowań, tak, bo tu bardziej mówimy o cyklu kilkutygodniowym, nie odkładajmy tego. Ja wiem, że część osób może preferować taki tryb nauki wieczorno-nocny. Szanuję to, choć powiem szczerze, z punktu widzenia profilaktyka to nie jest do końca dla nas, bym powiedział, pożądane, ponieważ no jednak nasz cykl jest taki, że jest rytm dnia, rytm nocy. W ciągu, no jesteśmy tak biologicznie przystosowani, że w ciągu dnia funkcjonujemy, pracujemy, w ciągu nocy jednak no, generalnie odpoczywamy. Także to, co ja bym zachęcał, te trudniejsze rzeczy, te trudniejsze wyzwania, uporajmy się na samym początku. No okej, okay, ale załóżmy, mamy coś trudnego, coś co, nie wiem, no dajmy przykład, matematyka, tak? Ja może akurat sam jestem humanistą, więc no, matematyka nie jest moim jakimś konikiem, tak, tutaj zawodowym. I dobrze, zajmiemy się matematyką, ale to wywoła w nas takie obawy, zmniejszy naszą motywację, że już nie będziemy mieli siły na kolejne przedmioty. Ja rozumiem takie ryzyko. Dlatego też przed najtrudniejszymi takimi wyzwaniami zróbmy coś faktycznie łatwiejszego, coś, co jest w naszym zasięgu, nie wiem, na taki rozruch po prostu. Nie wiem, to może być napisanie czegokolwiek, tak? Zrobić sobie jakiegoś może konspektu tych materiałów, ale potem tak, potem przechodzimy do tych rzeczy trudniejszych
Bo kluczowe jest, nie róbmy tego w ostatnim momencie. A jeśli mówimy o czasie wolnym i właśnie jeśli ktoś dobrze się relaksuje przy, załóżmy, piwie z kolegą, koleżanką, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby już teraz nie skupić się troszkę na sporcie, tylko właśnie jeszcze na spotkaniach ze znajomymi, jeśli jest taka możliwość? Tu właśnie, tu znowu mamy kilka rzeczy, bo mi jako profilaktykowi z kolei włącza się lampka kontrolna, kiedy jednak słyszę o piwie, tak? Spotkania ze znajomymi to są kontakty społeczne, one sprzyjają budowaniu naszych zasobów. Też poprzez rozmowę możemy odreagować różne sytuacje trudne, ale jednak już korzystanie z używek to jest troszeczkę droga na skróty. To może być alkohol, to może być nikotyna, inne substancje. To każdy tak o tym powie, też specjalista, że to tylko przynosi chwilową poprawę, ale już no niestety na dłuższą metę to będzie złudne. To, co ja zachęcam, i to jest znowu nasza kreatywność, szukajmy takich właśnie konstruktywnych sposobów, tak, odreagowania tego stresu. I też, co jest myślę ważne, żeby te takie zdrowe nawyki kształtować w sobie od najmłodszych, od najwcześniejszych lat, bo potem no niestety w życiu dorosłym będzie trudniej coś zmieniać. Także jak najbardziej spotkania towarzyskie. No wiadomo, teraz też może z zachowaniem rozsądku, tak, bo też no, sytuację mamy szczególną, tak, i no, generalnie zalecenia są jednak takie, żeby być ostrożnym, dbać nie tylko też o siebie, ale no, przede wszystkim o nasze bliskie osoby. No, mówimy o tak zwanych tych bańkach tak społecznych, czyli tej grupie osób, kilku osób, z którymi tutaj utrzymujemy kontakty. Ja bym jednak, no, wiem, że jesteśmy zmęczeni, tak, tu jeszcze mamy no, wyzwania związane właśnie z przygotowaniami do matury, ale ja bym jeszcze troszeczkę tutaj po prostu wytrzymał. No, ewentualnie mówimy o tych kontaktach wirtualnych, tak? Ja rozumiem też tutaj uczniów, że tyle czasu spędzają w ciągu dnia. No i potem tak, na koniec dnia rozwijanie kontaktów wirtualnych, no nie jest to, wiem, atrakcyjne. Na pewno tutaj jest to obciążające. Ale to jest do przejścia, tak? Tyle przeszliśmy i przejdziemy też kolejne jeszcze miesiące. Rozumiem. Ale co w sytuacji takiej, gdy właśnie ze względu na to, że to sobie bardziej pofolgowaliśmy i nie zrealizowaliśmy swojego planu w 100% i nie jesteśmy z siebie zadowoleni? Czy to jest dobra reakcja, że nie jesteśmy z siebie zadowoleni, czy raczej powinniśmy unikać tego? Jak się tak, uczucie niedosytu, tak, takie poczucie, że mogłem coś zrobić lepiej, to świadczy o naszej wierze w siebie, też może naszej motywacji, o naszych aspiracjach. Także ja to traktuję pozytywnie. Natomiast no, też myślę, co jest no charakterystyczne, naturalnym będzie to, że to uczucie niedosytu będzie nam towarzyszyć w różnych sytuacjach. Choć też ważne jest, żeby to się nie przeradzało może w takie poczucie winy, tak, że czegoś nie zrobiłem, że mogłem się bardziej postarać, bo to też nie będzie dobrze. Mi to się taka przypomina taka dewiza, tak, tutaj w szczególności takie tendencje do wpadania w to poczucie winy mają perfekcjoniści, czyli osoby, które chcą zrobić coś 100%, tak, 100% perfekcyjne, 100% dobrze, tego się nie da. Zróbmy coś dostatecznie dobrze. Jesteśmy zadowoleni z danego efektu i kropka. Wiadomo, że jak spojrzymy z perspektywy czasu, mogliśmy dłużej rozłożyć cykl nauki, tak? Mogliśmy więcej czasu spędzać. Nie wiem, moglibyśmy pewne dystraktory wyrzucić z naszego otoczenia, ale to jest no, mądry Polak po szkodzie. No, to jest naturalne tak, że już z perspektywy pewnego czasu wiemy coś, że moglibyśmy zrobić lepiej i okej. Mamy jeszcze kolejne tygodnie, będą jeszcze w naszym życiu kolejne egzaminy i wtedy też będziemy z naszych doświadczeń korzystać. No też, kto się nie myli, no ten, kto chyba nic nie robi. Czy też robić błędy, pomyłki, to jest coś naturalnego. A jeśli za tym stuprocentowym planem idzie presja rodziców albo znajomych, żeby mieć najlepsze wyniki, to co wtedy?
Myślę, że taka, może też dwa rodzaje presji, taka presja pozytywna, presja wspierająca, tak, motywująca, ok, bo ona nam będzie dodawała skrzydeł, ale taka właśnie presja negatywna, jakby ją określić, no to jest taka właśnie presja, porównywanie na przykład, tak, bo my w twoim wieku, tak, bo twoja siostra, twój brat, tak, nie porównywujmy cię. Jesteśmy niepowtarzalną jednostką, po prostu bądźmy sobą. Też no myślę, że no maturzyści, osoby już pełnoletnie, tak? To wy ponosicie tutaj odpowiedzialność i też tak myślę w taki sposób. Ja robię to dla siebie, tak? Ta matura to jest inwestycja w moje życie, w moją przyszłość. To jest ten kluczowy krok, żeby domknąć etap szkoły średniej, żeby pójść na studia. Także wiadomo, no czasami też osoby bliskie, może one chcą dobrze, może nie zawsze będą świadome, że to, co powiedzą, to będzie miało charakter oceniający, porównywujący. Ja bym przede wszystkim myślał tak, robię to dla siebie, tak? To mi na tym zależy. No, najlepsza inwestycja w siebie, to, czego nigdy nie stracimy, to jest nauka, to jest wiedza, nasze kwalifikacje, umiejętności. Znaczy, no ja bym tak do tego podszedł. Rozumiem. No to jeśli mówimy właśnie o wiedzy i takich umiejętnościach i mamy osoby bardzo ambitne, które chcą wykorzystać po prostu na maksa ten czas i się uczą, czy są jakieś sztuczki psychologiczne, które pozwalają właśnie wpłynąć na lepszą pamięć, żeby takie osoby więcej zapamiętywały, żeby na przykład osoby, które się słabiej uczą, mogły zapamiętać cały materiał? Jest takie coś? Jakieś magiczne sztuczki? Powiem szczerze, sam osobiście z nich nigdy nie korzystałem. Mówimy o pewnych technikach zapamiętywania, tak, metodach skojarzeń, ale nie wiem, ja tak powiem szczerze, wołam się też doświadczeń, też tutaj na przykład jak na co dzień pracuję w szkole wsparcia tutaj studentów na UMCS, no jednak przede wszystkim systematyczność, myślę. Czy to jest nasza praca? Czyli nie ma złotego środka, metody. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, no, dochodzą do tego przede wszystkim poprzez własną pracę. To będą uczniowie, to będą studenci, to już będą osoby dorosłe, które pracują, są na rynku pracy. I myślę, powiem szczerze, bo czasami możemy tracić właśnie wiele czasu, żeby szukać takich super sposobów, tak, jakichś technik motywacyjnych, właśnie technik zapamiętywania. Niektórzy sięgają po też no, te cudowne, nie wiem, pigułki, no, suplementy diety, tak, preparaty na bazie magnezu, jakieś preparaty ziołowe. Ja tutaj bym no, zachowywał jednak zdrowy rozsądek przede wszystkim. W ogóle tutaj też no, trzeba być bardzo ostrożnym, co zażywamy, tak? Warto jest czytać skład wszelkich preparatów, jeżeli już decydujemy się je przyjmować. Mi się wydaje, że przede wszystkim nasza praca, nasza tutaj systematyczność i te nawyki, które będziemy sobie wpajali od najmłodszych lat naszego życia, to będzie kluczowe. Czyli takie preparaty, magiczne pigułki nie pomogą nam przy nauce? Powiem tak, no właśnie, pytanie jakie, tak? Warto jest przeczytać skład ulotki, no przede wszystkim jaka firma stoi za danym specyfikiem. Ja też no, mimo wszystko tutaj raczej bym się skonsultował, no nawet jeżeli, no okej, no pytanie jest takie, no czy jeżeli sięgamy po te preparaty bez powodu, trochę jest to dziwne, tak? Jeżeli czujemy faktycznie takie deficyty, jeżeli chodzi o zapamiętywanie, o koncentrację uwagi, możemy to rozważyć, bo też czasami tak stres może działać, tak? Że coś się uczymy i nie zapamiętujemy tego. Nie wiem, uczymy się, czujemy stres, czujemy presję czasu, w nocy nie możemy spać, budzimy się rano, nie pamiętamy nic. To też jest to naturalne, bo kiedy śpimy, te informacje, one mają szansę przejść z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Brak snu, tak zwana zerwana noc, no niestety też te nasze zasoby poznawcze będzie ograniczać. Więc w takich sytuacjach, kiedy faktycznie widzimy, że ten stres nas tak w cudzysłowie zjada, tak,
że jest nam trudniej się właśnie skoncentrować. Ja bym rozważył wtedy takie jakieś szukanie pomocy, ale też no, ja bym tak zaproponował nawet kontakt z lekarzem rodzinnym, żeby jednak z nim porozmawiać, żeby tutaj no, zasięgnąć porady fachowca, ponieważ naprawdę na rynku jest bardzo duża ilość różnych tutaj cudownych specyfików i łatwo jest po prostu właśnie trafić na stronę, nie wiem, ktoś poleca. Ja teraz tutaj nie chcę jakichś test kontrowersyjnych wyrażać, ale wiem, że różne są specyfiki. Są takie, które faktycznie mogą pomóc, a są też czasami takie, które mają nawet, okej, to zaskoczy niektórych, ale wartość kurzu po prostu. Rozumiem. Czyli wychodzi na to, że jeśli nie potrafimy się skupić, wszystko nas dookoła rozprasza, to no warto nie przyjmować takich podejrzanych specyfików, no ale wtedy co zrobić, gdy nas rozprasza coś? Znaczy tu znowu, to jest ustalenie przyczyny, tak? Co na nas działa negatywnie, co odbija się na naszych zdolnościach właśnie zapamiętywania, przyswajania wiedzy. Ja bym się temu przyjrzał, bo powiem szczerze, tu jest naprawdę dużo czynników, tak? To może być organizacja naszej pracy, to może też tutaj być higiena pracy, to może być aranżacja naszej przestrzeni. Nie wiem, nawet taki bym powiedział zaskakujący czynnik, ale na przykład, czy wietrzymy pomieszczenie, w którym się uczymy. To nawet mogą być hałasy, tak, które w domu są, też mogą być inni domownicy. Ja bym zaczął od takich małych rzeczy, żeby tak się zastanowić, czy jeżeli coś, co może mi utrudniać na naukę, czy jestem to w ogóle w stanie ograniczyć działanie tak tego tutaj czynnika. Jeżeli nie znajdujemy tego, no wtedy bym proponuję, żeby po prostu porozmawiać, tak? Jeżeli czujemy, że sobie nie radzimy na przykład, że jeszcze dochodzi ten stres. Możemy porozmawiać z osobami bliskimi, z osobami dla nas tutaj znaczącymi. Też ja powiem szczerze, to jest coraz bardziej popularne zasięgnięcie porady psychologa. Wiem, że też coraz więcej osób nawet decyduje się tutaj już na zasięgnięcie porady psychoterapeuty. Uważam, że to nie zaszkodzi. Można porozmawiać. Mamy teraz też takie infolinie, tak zwane, może są czasem takie skrajne przypadki, ale też telefony zaufania. Też ja sam pracuję w organizacji pozarządowej i też mamy takie projekty, tak. Właśnie tutaj, akurat teraz mam taki projekt wsparcia na przykład osób z niepełnosprawnością w dobie pandemii COVID i zapewniamy po prostu takie rozmowy wspierające tutaj doraźne. Także ja bym też to rozważył, nie bać się, tak? Psycholog to nie jest psychiatra, to jest specjalista, tak, który, okej, okay. I powiem szczerze, to nie jest tak, że tylko psycholog działa wtedy, kiedy jest źle. Wiele osób, no przykład sportowcy, tak, korzystają z pomocy psychologa po to, żeby osiągnąć swoje wyniki. Też tak możemy spojrzeć, że no, w jakim stopniu te przygotowania maturalne są swoistym maratonem. One wymagają od nas tego, żeby być w formie, tak, żeby no, dążymy do tego celu. Jeżeli możemy poprawić własne możliwości, czemu nie? Czemu osiągi to? I podkreślam, to nie jest powód do wstydu przede wszystkim, o taką pomoc sięgają osoby świadome. Rozumiem. Czyli dobrze jest zasięgnąć porady jakiegoś psychologa, niż samemu po prostu sobie szkodzić na zdrowie, prawda? Jak najbardziej. No więc jeśli już przeszliśmy taki właśnie etap tej nauki od 2 miesięcy do matury i już jesteśmy, powiedziałabym, przed drzwiami po prostu na salę i wtedy już stres nas łapie, bo wiadomo, zaraz wchodzimy na salę, ważny egzamin. Jest jakaś metoda, która ten stres przed samym egzaminem zminimalizuje? Czy my już w takiej sytuacji, w cudzysłowie krytycznej, tak, kiedy jesteśmy już przygotowani, za chwilę drzwi się tak otwierają i my zasiadamy, tak? No. Część osób może się właśnie bać takiej sytuacji, że jesteśmy przygotowani, zrobiliśmy bardzo dużo, zasiadamy przy stoliku i mamy pustkę w głowie, tak? I nie możemy się skoncentrować, skupić i czas tyka.
Powiem tak, to są też na pewno tutaj kwestie nasze osobowościowe, kwestie biologiczne. Mamy różny poziom wrażliwości, też różnimy się naszą osobowością, naszym charakterem. No i też każdy z nas ma swoje takie sposoby radzenia sobie ze stresem. Część osób stres będzie mobilizował, część osób stres będzie demobilizował. Na przykład część osób w ogóle może unikać sytuacji stresowych. I pewne rzeczy odkładać, tak. Ja powiem tak, no przede wszystkim to, co mówię, no jaką też mogę profilaktyk powiedzieć, żeby te 2-3 tygodnie przed egzaminem maturalnym zadbać o siebie. Żeby to nie był czas, kiedy my będziemy się przemęczali, będziemy siedzieli po nocach w książkach. Jeżeli potrzebujemy podgonić materiał, zróbmy to wcześniej. Natomiast fajnie jest, żeby być wyspanym, żeby być w formie, żeby też zadbać o to, żeby ten stres stosunkowo wcześnie odreagować, starać się rozładowywać i wtedy idziemy na egzamin maturalny. To troszeczkę nam zaprzecza takim stereotypom, tak, że ostatnie dni, ostatnie godziny są kluczowe, ale od razu powiem, to nie są efektywne strategie. Także mi się wydaje, że ja bym zaczął od tego, żeby się właśnie tak sobie już teraz ten materiał planować, żeby tuż przed maturą mieć po prostu czas na odpoczynek, czas na dobrą formę. Też to, co myślę, jest ważne, no, nasze przygotowanie, tak, żeby sprawdzić, kiedy mamy egzamin maturalny, tak, o której godzinie, no, w dniu egzaminu, żeby nawet sobie te 2-3 budziki może włączyć, no, może trochę przesada, ale też, żeby mieć ze sobą przybory do pisania, nie wiem, wcześniej telefon sobie wyciszyć. Możemy się na to rozeznać, tak, w jakiej sali będziemy pisali też egzamin, żeby tej sali nie szukać. Wydaje mi się, takie małe rzeczy też mogą nam tutaj dużo, dużo dać, tak. No niestety, z tego co pamiętam, tak, no nie możemy jakichś, nie wiem, naszych maskotek, tak, jakichś talizmanów przynosić, bo możemy mieć tak butelkę wody ze sobą. Ale powiem tak, ja też bym tak do tego podszedł, że na maturze świat się nie kończy, tak? Egzamin maturalny, egzamin dojrzałości to jest jeden z egzaminów w życiu. My robimy to, co potrafimy w danym momencie najlepiej, przygotowujemy się, a teraz tak, no przecież nikt z nas nie miał wpływu na to, że wybuchła pandemia, że mamy teraz czas edukacji zdalnej, a jakby nie patrzeć, to się odbija na jakości nauczania, na jakości kształcenia, też przyswajania materiału. No też z tego, co ja wiem, tak, no w tym roku są takie po prostu wytyczne, że też te egzaminy maturalne będą dostosowane do aktualnej sytuacji. Też no, spójrzmy tak, że osoby, które potem będą oceniały nasze arkusze egzaminacyjne, to są ludzie, tak. Także ja bym tak spojrzał po prostu, że żeby może tak, ten egzamin nie rósł w takie wydarzenie, które będzie nas tak przytłaczać, tak, że to będzie coś, nie wiem, trudnego, strasznego. Fajnie by było, jakbyśmy już potem z perspektywy miesięcy, lat, właśnie ten egzamin maturalny wspominali z takim swoistym sentymentem. Ja nie wiem, tak powiem prywatnie, zdawałem maturę w 2005 roku i byłem pierwszym też rocznikiem tej nowej matury i też wtedy było dużo niewiadomych. Wiadomo, stres pewien był, ale teraz jak patrzę z perspektywy czasu, naprawdę 16 lat, tak mogę to powiedzieć, z takim właśnie sentymentem, tak, i tego też życzę. No dobrze, no to więc już jesteśmy po egzaminie maturalnym, już wyszliśmy z sali, już mamy ostatni egzamin za sobą, no ale czeka nas też bardzo ważna kwestia, mianowicie wybór studiów. I właśnie to jest takie kluczowe posunięcie, które nam definiuje na przykład kolejne lata życia, więc jak po prostu wybrać tą dobrą ścieżkę kariery dla siebie, czym się kierować? No, powiem tak, to jest duże wyzwanie, wybór swojego kierunku, tak, tutaj zawodowego, też tej ścieżki kształcenia. Wydaje mi się, że tak, no, fajnie jest tutaj troszeczkę wcześniej się rozeznać. No, teraz to już jest ostatni dzwonek, możemy powiedzieć, luty.
żeby w sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę robić, tak, co mnie interesuje. Jeżeli, nie wiem, nie wiemy tak całkowicie właśnie, w jakim kierunku pójść, co wybrać, tutaj mogę też zaproponować doradców zawodowych, którzy też tutaj nam służą taką poradą, też mogą pewne nasze tutaj uwarunkowania określić, tak, też doprecyzować, gdzie możemy się odnaleźć. No też co jest może charakterystyczne, no na pewno jeżeli w trakcie nauki w szkole średniej, wcześniej w gimnazjum, w szkole podstawowej, okej, no teraz jeżeli byliśmy osobą o zacięciu humanistycznym, no to wybierajmy kierunki humanistyczne, tak? No też to nasze pewne predyspozycje warunkują też przedmioty, które zdajemy na maturze. Osoby, które na przykład lubią przedmioty matematyczne, mają duże szanse na to, żeby z powodzeniem studiować właśnie na kierunkach ścisłych. Wydaje mi się też, no fajnie jest po prostu wejść sobie na strony poszczególnych uczelni, poczytać sobie o kierunkach studia. Teraz to może troszeczkę w tym roku będzie inaczej wyglądać, ale większość uczelni takie dni otwarte organizuje. Nawet teraz w trybie wirtualnym też mi się wydaje, że jest możliwość porozmawiania z wykładowcami, dopytania się. Ja też może powiem o takiej ważnej teraz rzeczy, że troszeczkę teraz zmienia się w ogóle patrzenie na nasze kształcenie, na studia. Fakt, że nie wiem, kończymy określony zawód, wcale nie będzie warunkował, że my w tym zawodzie będziemy pracować. Tak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że dany zawód kończymy, tak, zaczynamy pracę i pracujemy w danym miejscu do emerytury. Teraz coraz częściej ludzie zmieniają miejsca pracy i też zdarza się tak, że też ewolucyjnie zmieniamy nasz tutaj kierunek zawodowy, możemy się przekwalifikować. No, obecnie też są ku temu możliwości. Pierwsze studia są taką swoistą bazą, od tej bazy rozpoczynamy, więc nawet jeżeli totalnie mamy pustkę w głowie, tak, nie wiemy, jaki kierunek wybrać, ważne, żeby ten wybór podjąć. Naprawdę jest potem możliwość rozwijania własnych zainteresowań, rozwijania kolejnych kwalifikacji na kolejnych właśnie etapach studiów. A jeśli mamy taką pustkę w głowie, to czy nie lepiej sobie na przykład zrobić roku przerwy? Wydaje mi się, że to też jest pomysłem. No, studia nie są wyścigiem. Też no, ważne jest, żeby dojrzeć do pewnych wyborów, żeby być może do nich przekonanym. Także to też nie jest, uważam, zły pomysł. Też taki kierunek, kiedy na przykład dajemy sobie czas na zdobycie praktyki zawodowej, może na przykład odbycie stażu takiego, nie wiem, zawodowego. Obecnie są takie, myślę, możliwości. I znowu, no tutaj dam taki przykład. Jeżeli nawet ktokolwiek z tegorocznych maturzystów nie zna jednego, dwóch przedmiotów, na tym świat się nie kończy. Możemy podejść w terminie poprawkowym do egzaminu maturalnego, możemy podejść w kolejnym roku, a ten czas wykorzystać na to, żeby na przykład rozeznać się, co chcemy robić, tak? Mamy też różne formy kształcenia policealnego. Z tego też uważam, jest warto tutaj korzystać, różne kursy zawodowe, szkolenia. To są tak typowe umiejętności praktyczne. A w sytuacji, gdy rodzice bardzo na nas stawiali, wtedy gdy wiedzieli, że my pójdziemy na studia, a my na przykład nie zdaliśmy matury, albo załóżmy chcemy sobie zrobić rok przerwy, jak powiedzieć o tym rodzicom? Nie wiem, to tak może zabrzmi trochę naiwnie, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim szczera rozmowa. Rodzice znają nas najlepiej i żeby przede wszystkim unikajmy, nie wiem, takich właśnie tematów tabu, tak, no jakieś kłamstwo, bo to wyjdzie tak prędzej czy później. Ja bym powiedział otwarcie, no wydaje mi się, że też rodzic powinien zrozumieć tak swoje dziecko, kiedy tak powiemy od serca o naszych motywacjach. Wiadomo, no, że czasem też jest tak, że nasi rodzice mają pewne pomysły na nas samych, tak? Czasem też jest tak, że nam podpowiadają pewne kierunki studiów i znamy takie historie, tak? Kiedy, nie wiem, dzieci lekarzy wybierają kierunki medyczne, tak?
dzieci prawników wybierają kierunki prawnicze. No. Choć ja powiem szczerze, no, ja sam całkowicie połamałem w moim domu tradycje prawnicze i wybrałem się kierunek związany z psychologią, więc to też nie jest tutaj zasadą. Ważne jest, żeby to była nasza decyzja, to był nasz wybór. Jeżeli ten wybór podejmujemy pod wpływem innej osoby, naprawdę tutaj ryzykujemy to, że później nie będziemy się czuli spełnieni. Także przede wszystkim polegajmy na siebie, mamy do tego prawo. Jeszcze chciałabym wrócić do tematu właśnie tych swoich talentów i słabych, mocnych stron, bo to jest bardzo ciekawe, gdy w sytuacji, gdy mamy na przykład talent do matematyki, a chcemy iść na język polski, to czy powinniśmy się kierować talentem, czy jednak tym, co lubimy? Znaczy, ja myślę tak, no, każdy z nas chce osiągnąć sukces, tak? Sukces na studiach, potem sukces na rynku pracy. No, wydaje mi się, że chcemy być dobrzy w tym, co robimy. Nie wiem, może chcemy być najlepsi? No, to, co wiemy, tak, że osoby, które osiągają największe sukcesy, to są po prostu pasjonaci. Jeżeli uda nam się nasz zawód połączyć z naszą pasją, z naszymi zainteresowaniami, życzę temu każdemu. Ludzie, którzy właśnie brylują tak na rynku pracy, w swoich zawodach, to są ludzie z pasji. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy pracujemy, bo musimy, tak? Pracujemy, żeby tylko zarabiać. To nie jest rozwojowe, to nie jest dla nas dobre. Śmieję się, że to też nie jest dobre dla naszych współpracowników i osób, z którymi będziemy się spotykać, tak? Także tutaj przede wszystkim takie pytanie, co ja lubię robić, tak? Po co ja w ogóle jestem? Co jest moim powołaniem? Fajnie sobie jest te pytania zadać i ten pomysł na siebie potem próbować przekuć na to, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje, bo okej, najlepsze pomysły, najlepsze motywacje, one mogą po prostu zniknąć, tak? Mogą się... Może nam się ich nie udać zrealizować, jeżeli nie będziemy mieli zaplecza. Czyli studia są takim zapleczem, nasze kwalifikacje. No, do pewnego zawodu potrzebujemy określonych też tutaj uprawnień. Dlatego to jest kluczowe, tak? Pasję przenieść na studia, ale potem jeszcze to pasję połączyć ze studiami i z taką praktyką zawodową. Jeżeli nam to się uda, mamy wtedy, tak może to znowu, to jest naiwne, ale mamy wtedy nieograniczone możliwości. Rozumiem. To już chyba wiemy wszystko na dzień dzisiejszy. Ja panu serdecznie dziękuję za spotkanie i za poświęcony czas mnie i naszym maturzystom, którzy pewnie z tego spotkania dużo wyciągną. No i jeszcze chciałabym ze swojej strony życzyć przyszłym tegorocznym właściwie, a przyszłym studentom, tegorocznym maturzystom życzyć powodzenia na maturze, mniej stresu. No i pamiętajcie, że widzimy się na szkolnym już wtedy może jakimś studenckim wypadzie albo na przykład na korytarzu. Także trzymajcie się i dziękuję ze swojej strony. Może jeszcze pan Grzegorz chciałby zabrać głos. Ja ze swojej strony dziękuję za zaproszenie. Dla mnie zawsze takie spotkania są inspirujące, motywujące. Trochę żałuję, że nie możemy się tak spotkać stacjonarnie, że nie możemy porozmawiać na żywo. Liczę na to, tak, że też takie tutaj spotkania będą, może być taka możliwość. Nie wiem, wiosna, lato, może jesień tak przyszłego roku. Ja też no, wszystkim po prostu życzę tego, żebyście realizowali swoje marzenia, swoje pasje. I pamiętajcie, matura to jest tylko jeden z etapów waszej drogi. Myślcie pozytywnie, przede wszystkim wierzcie w siebie i wtedy przez tą maturę przejdziecie. I bo to jest najważniejsze. Też tak patrzcie tak na siebie życzliwie, że jest naprawdę czas trudny, czas, który daje w końcu zarówno
uczniom, studentom, ale też wszystkim osobom, które też w takim trybie teraz pracują. I to jest po prostu coś, co musimy po prostu zaakceptować. Przyjmujemy, że tak jest, ale róbmy to, co po prostu potrafimy najlepiej. Także ja jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za rozmowę i trzymam za tegorocznych maturzystów kciuki. Również dziękuję i chciałabym jeszcze dodać, że jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to pod tym filmem w komentarzach piszcie je, a być może wtedy z tych komentarzy nagramy drugi, spotkamy się po raz drugi, nagramy drugi odcinek, gdzie już wtedy wasze komentarze będą, wasze pytania, wasze prośby, czy jakieś tam opinie. Także zapraszam serdecznie do komentowania i dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.